Dzień dobry moi drodzy, witamy się z wami pełnym składem, jest Mateusz, cześć. Jest też Łukasz. Siema. Dzisiaj w naszym studiu panuje troszeczkę grobowa atmosfera, dlatego że jak pewnie wiecie, to jest ostatni odcinek Perełek z aukcji. Co prawda na rzecz Perełek pojawi się nowa, grubsza, naprawdę gruba seria, nad którą pracowaliśmy od kilku miesięcy, ale Perełki były taką fajną serią, w której dobrze się z wami poznaliśmy, zintegrowaliśmy się z wami na naszej grupie Garaż Wheelwood. Myślę, że i ja, i chłopaki będziemy z łezką w oku wspominać to, co się tutaj działo. Jest strasznie smutno. Przykro. No ale takie jest życie. Coś odchodzi, coś się pojawi, coś się zaczyna, no. Coś się rodzi. A teraz zacznijmy ten ostatni odcinek. Ale dobra, słuchajcie, koniec z tą grobową atmosferą. Panowie, musimy wyjść z tego wszystkiego z twarzą. Musimy poprowadzić odcinek w sposób dynamiczny, atrakcyjny dla naszych widzów. Dlatego też przejdźmy do pierwszej ciekawej propozycji. Ford Shelby GT40. Przykładowo tutaj sobie weźmiemy taką propozycję, którą nam podesłał kto? Max. Dziękujemy Max za Forda GT40. Pozdrawiamy Max. Który kosztuje bardzo dużo. 2,5 miliona złotych ponad. Czyli być może jest to oryginał, a nie jakaś replika. Wygląda bardzo pięknie. Mamy w Polsce co prawda repliki. Były wystawione nawet po jakieś 700-800 tysięcy złotych, z tego co kojarzę, natomiast no ta wygląda... 700 tysięcy euro. No, ponad czterokrotnie więcej. Fajny samochód, no myślę, że wszystkim nam się kojarzy z pewnym filmem. Le Mans 66. Ciekawe, czy ile to jest... Ile byś dał, żeby się tak chociaż siąść? Tak szczerze. Ile bym dał? No. 2 złote. A ty, Mateusz? Złoty 50. No, czyli ja bym wygrał licytację. A ten jest z 66 roku właśnie. To może 2,50. Może 2,50. No ale po co, skoro on dał złoty 50, to 2 złote wystarczy. No. A ty, Łukasz, w razie jakby ktoś stawkę podbił. Ja nie mam. Panowie, kolejna propozycja nadesłana przez Kubę. Kuba podesłał bardzo drogą BMW-kę, tak zwanego rekinka. Ale jest śliczna. Te felgi to są borbety. To z Krakowa autko w ogóle. A skąd wiesz, stary? WKR. Żółte blachy to chyba zabytkowa też jest. I zwróciłem uwagę. Nieźle. Ale dziwne te fotele z tyłu, nie? Jeszcze wyglądają tak... Jakby miały pleśń. No jakby miały pleśń trochę, ale przypuszczam, że jej nie mają, skoro auto jest za 150 tysięcy złotych. Oby. No, świetna sylwetka samochodu moim zdaniem. Czy to auto wychodziło ze znaczkiem M z przodu i znaczkiem M na klapie bagażnika fabrycznie? Nie, był tylko czemu? Czemu ktoś takiego klasyka zbezcześcił fejkową M-ką? Bo pewnie na co dzień ma innego, młodszego klasyka. A w międzyczasie, pomiędzy perełkami z aukcji, lokowanie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma HelpFind, o której wam już w sumie opowiadaliśmy. HelpFind zajmuje się dopłatami do odszkodowań z OC. Wiem, że wielu z was już skorzystało z usługi tej firmy i dostaliście naprawdę sporo pieniędzy, natomiast przypomnijmy, w jaki sposób to wszystko działa. Generalnie najważniejsza informacja. Sprawdzić, czy należy wam się dopłata do jakiejś szkody, możecie absolutnie za darmo. I mówimy tu o szkodach, które miały miejsce nawet do 3 lat wstecz. Dodatkowo, jeśli skorzystacie z naszego linku do formularza, który się znajduje w opisie tego filmu, do waszej dopłaty otrzymacie dodatkowo 50 zł. Moi drodzy, 99% odszkodowań z OC w Polsce jest zaniżonych i nawet ja skorzystałem z usługi HelpFindu. Dostałem dopłatę za szkodę, która u mnie miała miejsce nieco ponad rok temu, w wysokości 1500 zł, natomiast średnia wartość dopłaty wynosi ponad 2000 zł, a więc naprawdę jest o co walczyć, tym bardziej, że nie ma absolutnie nic do stracenia, możecie tylko zyskać. Także link w opisie, macie z niego dodatkowe 5 dyszek, spróbujcie, a tymczasem wracamy do perełek. Dobra, zmieniamy temacik, bo tutaj jest naprawdę fajnie. Tak z 16 milionów złotych, bo niecałe 4 miliony euro. Koenigsegg Regera, który ma jeden bieg. No, to jest... i chyba wstecznego nie ma, tak? No, chyba jest jakoś tam... Nie wiem.
Nie wiem, nie interesowałem się nigdy jakoś mocno takim samochodem, bo jeszcze mi troszeczkę brakuje funduszy, żeby sobie takiego móc zakupić. Niewiele, no, Szymon. No już może tak na granicy. Pod koniec tego tak myślałem, ale to jeszcze są tak dalekosiężne plany, że się nie zagłębiałem w takie szczegóły techniczne. Z tego co liczyliśmy, na święta będzie spoko. No patrzcie, M6, a za podobną kasę jak tam to 635. A ma mniej mocy. Czekaj, co to jest w ogóle? E24. Wersja M6 w odróżnieniu od 6 czy 5. Aha, bo to jest. Dobra, bo to jest M6 na rynek amerykański, a często M-ki właśnie w tamtych czasach na amerykański rynek miały całkiem inne silniki niż w ogóle europejskie i były słabsze. Niemniej ładna, ale no faktycznie M-ka. Widzisz, rzędowa szóstka. No dobrze, wygrałeś. Wygrałeś. Tutaj mam wrażenie, że wnętrze tak zostało odnowione. Jakoś tak nie wygląda tak klasycznie jak tam. Przede wszystkim te fotele. 165. Aha, no, ale mil. No to raczej chyba nowe. O co to jest? Jakby tunel idąc do tyłu samochodu, gdzie jest? Klima z zapleców. No właśnie, coś takiego. O, to jest najpiękniejsze. Full. Też mam takie. Pełne? No. Też miałem pełne. Pełniutkie. A mi brakowało w moim E3. Czemu? No czegoś tam nie było. W sumie chyba była tylko wkrętka w zderzach. Ja do E3-8 i do E3-9 dokupywałem specjalnie, żeby mieć full, bo każdy tam zaglądał, komu się projekty stare podobają, to zagląda zawsze pod bagażnik. Jak jest pełno, to panie, jest... Panie, nie spuszczę ceny, ale mam tutaj jest full. O, coś mi wydaje mi się, że tutaj będzie ciekawego. Marcin coś podesłał. Marcin podesłał, sprzedaż zakończona. Niemniej jednak. To jest Dora Bani. To są lampy z Audi A5. A5, no. Grill jest z. Nie wiem dlaczego. M Studio. O co? To chyba wygrało system. Ja. Tyle lampy są chyba z Q3 z Audi, no nie? Tak, a Fergi były chyba z BMW. Z BMW, tak jest M-ek, no. Jo! Co to jest? Nawet masz lampodorsy zrobione z tego. To jest Transformers, taki... To ja, moim zdaniem, już nic nie przebije tego w tym odcinku. Ja od razu sobie klepię to, że to będzie mój faworyt dzisiejszego odcinka. W ogóle to przebiło, kurde, całą serię perełek z aukcji. No. Co to jest? Tylko mogliby nazwać firmę inaczej, no. M Studio? No, z logiem BMW, które pewnie z wartością intelektualną. Czterocylindrowy, czyli chyba nie ma tutaj jakiegoś szału mocowego. 2 litry, 150 koni. Nieważne, wsadzisz sobie tam co chcesz, ale... Więcej do zobaczenia w linku. No, tutaj myślę, że musimy wejść w link. Jo, to jest zautomatyzowane! No, jakaś instalacja, nie wiem, czy elektryczna, czy jakaś hydrauliczna. Ej, no ktoś dobrego Transformersa stworzył. No wiesz, to kosztuje, nie? Czy lampy, czy przednie lampy, czy tylne, czy te koła same... No nie. No ale wątpię. Znaczy myślę, że tyle... Jest, nie wiem, Są dziesiątki tysięcy złotych na same takie wyposażenie plus silnik. Ale to jest widać, że zrobione od zera. O, Passat. 440 koni. Naprawdę? Naprawdę? Aż się przestraszyłem. Tak, jest napisane. Pojemność silnika 2.7, czyli pewnie silnik z RS4 B5. Bo tam był 2.7 biturbo. No to B5, kurde, B5 pasuje. Puchary, no, jakieś kaski. No bo w sumie tak z zewnątrz wygląda raczej jak sliperek, nawet ma ktoś naklejony 1.6. Czyli drag racingi. No, V6 biturbo. 2.7 z RS4. Fajny pasacik. O my god. To jest 116 i czy by się przewidziało? No 108, tak, 116, no. Co my tu mamy? Pozdrawiam. Złote akcenty, nawiercane ledziki pod lampami. No, powietrze tuż na końcu maski chyba. No właśnie nie wiem, do czego on doprowadza powietrze. Co to jest? Ilość naklejek taka, że chyba zdwukrotniła masę samochodu. Felgi są z następnej. O, boss. No, oryginalny na pewno. Znaczy szef jest. Spoilerek. Patrz, nawet hak jest z M. Nawet wycieraczka jest z M-ką. Nawet listwa tutaj zderzaka jest z M-ką. Kurde. Ale gnój. O, tu jest nawet LED-y są jeszcze w spoilerze. No. Jest regulowany. Kurde, replikowany ręczny. Bugatti. Nie.
Czemu to ma służyć to tutaj między fotelami, żeby telefon tam nie wpadał? Nie wiem. Jo! Wow! Ale dzisiaj mamy wysyp po prostu ciekawych pojazdów. A tu jest parasol, dobra, myślałem, że to tak jakaś kolejna instalacja. To auto, co to miało te przód z Audi, tam felgi z BMW, ten taki projekt był taki, jakby rozwalił system perełek pozytywnie niejako, to jest taki shit. Po co jest, są cztery loga, no. Ja już się denerwuję. To jeszcze czachy są w bagażniku. Co to jest? To jest F-ki. Nawet wasze performance z tyłu. W pokietniku. Nie. Podświetlane czachy. To jest przerąbane. Nie no, hit. Ale dawaj dalej, bo to jeszcze raz coś zaskoczył. Taki chamski head-up. Tu też masz M. To jest M-ka. Kamera co mania w lusterku, że tu jest tyle wyświetlaczy. Masz head-up, masz w lusterku, masz tu telewizor, masz jeszcze wbudowany. Nie no, jestem zachwycony. Patrz, tutaj to jest wszystko z M-ki na tylnej kanapie zagłóweczki. Nie no. Wychodzę z podziwu i naprawdę stwierdzam, że wcale nie Polacy są mistrzami wiesz tuningu. To jest 7700 w euro. No. Za 116. No. Normalka. Arek, dobra propozycja, naprawdę dobra. No. Podobało to mi się. To nam chodziło. Dobra. Propozycja od Kacpra. Propozycja od Kacpra. Poczekaj. BMW Roadster Cabrio Cabriolet Replika. To tak, ja tutaj z przodu widzę lampę z Mazdy 6. Grill? Nie wiem. Myślę, że to jest wyciągnięty ruszt z grilla po prostu. A może. Taka stylistyka... Z takiej jeszcze sprzed ery Nolana. Ale takie auta lata 40, tak mi się wydaje, ten taki garbik z tyłu. Do tego, że to zdjęcie jest wykonane podczas przeróbek. Tu jest chyba malowane coś. Być może. Części usługi sklep, tuner. 2000 godzin robili. Co? To jest dużo czasu, chłopaki. Jak? 2000 godzin. Znaczy inaczej, mi jest teraz smutno w tym wszystkim. Bo to jest, on jest chyba, przepraszam w takim razie, że się śmieję, bo to jest, on jest chyba szczery w tym, co mówi, nie? On pewnie płakał, jak to pisał. Ja się teraz trochę popłakałem, nie wiem, mam miks emocji w środku. Z strony beka, z drugiej strony... No. Dobra. Nie no, dobra. Trochę głupio, że się pośmialiśmy. Mi jest strasznie głupio, chciałem przeprosić pana Zenona, bo jakby nie patrzeć, to jest jego dzieło życia i mu się to podoba. I nie wiem, po prostu... Uszanujmy to. No, gonił za swoim marzeniem, nie wiem, jeszcze mu tam zdrowie padło i... Nie wiem, że chcę chociaż te 5 zł za godzinę pracy, to jest takie desperacja jest w tym opisie i mi jest tak cholernie głupio, że nie wiem jak mam, ale powiedziałem wszystko. Dobra panowie, widzę, że nie tylko ja postanowiłem się wyprostować. Podsumujmy sobie ostatni odcinek Perełek. Zakończyliśmy, myślę, że z przytupem, takim porządnym przytupem. Sporo emocji, sporo ciekawych samochodów. Ja już swojego faworyta wybrałem. Było to BMW, Audi, coś tam, no zlepek Transformer ze stali nierdzewnej za 1,5 miliona złotych. To co, no może wy się wypowiedzcie na temat waszych faworytów. Nie będę gorszy od ciebie, też wybrałem BMW, ale to bardziej ładniej, lepiej zmodyfikowane z naklejkami M. O, jedynkę? Tak. Jedynkę? Jedynkę. Było to. Aż dreszcze. No. Emocji było dużo. No, dwa auta w sumie tak, top 2 zdecydowanie, które wzbudziło najwięcej emocji. Łukasz? Ja auto pana Zenona, ponieważ gonił za swoim marzeniem. I ja to szanuję. Pięknie, bardzo tak górnolotnie i tutaj no, też zaklaskam, aż po prostu tak nostalgicznie. Nie, no, serio. Jakoś mnie tak to dotknęło. Pięknie. W tym momencie, miły z ciebie chłopak. Szanuję, że w taki sposób postanowiłeś zakończyć ostatni odcinek serii Perełki z aukcji. Także, moi drodzy, my się z wami żegnamy. Obiecujemy wrócić z czymś naprawdę grubym. Pracowaliśmy nad tym naprawdę długo. Myślę, że będzie ciekawie. Piekielnie ciekawie. Piekielnie ciekawie. Piekielnie ciekawie. Oby, to zależy od Mateusza, jak ponagrywa.
bardzo ładnie ponagrywał, obiecuję. Piszcie w komentarzach później, za około 2 tygodnie, czy Mateusz ładnie nagrał. A teraz się żegnamy i życzymy Wam miłego popołudnia. Cześć. Do zobaczenia. Na razie. Pion. Git. Fire.